Takie szybkie spostrzeżenie. Byłem niedawno w szpitalu i szykowałem się do operacji. W drzwiach sali ukazała się osoba w kitlu. Jak się później okazało, lekarka. I wywołała mnie po nazwisku. Więc podeszłem i stanąłem może z półtora metra od niej. Te coś w kitlu powiedziało. Idzie za mną i patrzy się gdzieś za mnie na salę. Więc podążając za jej wzrokiem, odwróciłem głowę, aby zobaczyć, do kogo ona mówi. Ale słyszę głos. Powiedziałam, idzie za mną. Odwracam głowę do niej, zdezorientowany, i pytam, do kogo ona mówi. No przecież wywołałam nazwisko i powiedziałam, że idzie za mną. Odpowiedziałem jej, że lata temu za komuny tacy, co dopiero uczyli się sztuki mówienia, po polsku tak mówili, ale w dzisiejszych czasach, gdzie ponoć wymaga się wyższego wykształcenia od personelu w szpitalu, to tu chyba jakaś łapówka. Lekarka dostała furii, gdy to usłyszała i oczywiście poszłem za nią do innego gabinetu. Gdy weszliśmy tam, przy stoliku siedziała inna lekarka, którą grzecznie powitałem słowami. Dzień dobry, panie ordynator, bo faktycznie nią była. Wiecie, takie szybkie łączenie kropek podczas wcześniejszej wizyty w tym szpitalu. Na to otrzymałem odpowiedź. Ach, dzień dobry panu. Jak miło mi pana widzieć ponownie. Ta sytuacja rozładowała prawie eksplodującą panią doktor. I już od tej chwili cichutko jak myszka robiła swoje. A dlaczego o tym mówię? Bo wpadła mi w ręce taka jednominutówka sprzed 13 lat. I chciałbym, abyście koniecznie ją obejrzeli. I może nie aż tak drastycznie, ale zastosowali coś podobnego w swoim życiu. Chyba, że takie traktowanie wam odpowiada. Pozdrawiam wszystkich innowidzących. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, czy można? Czy można? Proszę, proszę. Niech się rozbierze i położy. Słucham, pani doktor? Niech się rozbierze i położy. Niech się pocałuje w dupę.